10 ciekawostek o zombie. Na samym wstępie polecam wam grę Łowcy Zombie Apokalipsa. Jest to darmowa, fabularna gra mobilna. Link znajduje się w opisie i jeśli ktoś z was lubi takie gry w stylu RPG, przenoszące gracza do świata właśnie postapokaliptycznego czy apokaliptycznego, to polecam. Antropologowie zwykle wskazują na cztery wierzenia z dorzecza Konga, z których może się wywodzić wiara w zombie. Słowo zombie ma tam dwa znaczenia. Może określać stwórcę, ale też posiadającego nadludzką moc umarlaka. Z kolei Nsumbi oznacza demon lub diabeł. Wumbi wreszcie oznacza duszę bądź niewidzialnego człowieka. Jest też zumbi, czyli fetysz, amulet, a także przywódca zbuntowanych niewolników, któremu udało się w XVII wieku stworzyć w Brazylii wolne państewko. Choć zumbi w 1695 roku został stracony, a jego zwłoki zbezczeszczone, jego imię stało się postrachem kolonizatorów. Wiara w stwory zbliżone do zombie przybyła do Nowego Świata wraz z niewolnikami z Afryki. Ustalenie skąd dokładnie nie jest łatwe. Niewolnicy przecież pochodzili właściwie z różnych obszarów Czarnego Lądu. W Afryce istnieje pewien przybliżony odpowiednik zombie. Oznacza Zanbibi, nocne upiory ludów Fonów z Beninu, czyli dawnego Dahomeju. Do dziś przetrwała tradycja straszenia nimi dzieci. Damohej zdaje się być praojczyzną zombie, także dlatego, że to stamtąd pochodziła znaczna część niewolników sprzedawanych za ocean. Potęga całego państwa zbudowana była na eksporcie żywego towaru. Nic więc dziwnego, że tereny te nazywano wybrzeżem niewolniczym. Dodatkowo z Dahomeju pochodzi pewna religia. Na Karaibach, szczególnie na Haiti i w Guadeloupe, dominują wierzenia typowe dla ludów Fonów. W procesie chrystianizacji tylko kosmetycznie wzbogacono je o chrześcijańską ikonografię. Oczywiście chodzi tutaj o wudu. Według wierzeń wyznawców wudu, kapłani Mambo lub Boker mogą uśmiercić człowieka, a w kilka dni po jego pogrzebie znowu przywrócić go do pozornego życia. W rzeczywistości nie jest to jednak żywy człowiek, jego ciało zamieszkane jest przez jednego z duchów śmierci, Guede. Taki bezwolny, żywy trup jest używany do różnych prac w polu i gospodarstwie. Jeżeli zombie zje sól lub słoną potrawę, wówczas uświadamia sobie, że w rzeczywistości nie żyje i wraca na cmentarz, gdzie zakopuje się we własnym grobie. Wiara w istnienie zombie jest na Haiti powszechna. Aby zmarły nie został zombie, przebija się go kołkiem lub odrąbuje ręce i nogi, a rodzina zmarłego przez kilkanaście dni po pogrzebie pilnuje grobu. Historia, którą przed chwilą wam opowiedziałem, wcale nie jest tak w pełni fikcyjna. Otóż zombiakami najprawdopodobniej są ludzie odurzeni przez kapłanów, których funkcje życiowe ustają na czas od kilku godzin do kilku dni. Zazwyczaj są odurzeni narkotykami lub trucizną, na przykład atropiną. Na Haiti istnieje również inny rodzaj zombie, tak zwane zombie astral, czyli zagubiony duch zmarłego, który dostał się pod kontrolę kapłana wudu. Kapłan trzyma takiego zombie zamkniętego w glinianym naczyniu lub butelce i wypuszcza go tylko w celu wykonania określonego zadania. Jest też powiązane wszystko z narkotykami. Miejsce pochodzenia zombie. I tutaj ponownie możemy udać się na Karaiby. Otóż Afrykanie, którzy dotarli na tereny karaibskie, wierzą, że dusze po śmierci odchodzą w wodną otchłań życia, zwaną Gwineą. I nazwa tego podziemnego, magicznego świata jest identyczna jak nazwa pewnej krainy i to nie jest zbieg okoliczności. To właśnie z Gwinei pochodziło wielu niewolników. Bardzo liczni wyznawcy wudu mówią o sobie, że są dziećmi Gwinei. Dzieci Gwinei nie liczą na zmartwychwstanie ciała, ale wierzą, że człowiek może wstać z grobu. Aby temu zapobiec, poddają zmarłych specjalnym rytuałom oddzielającym duszę od ciała, ale trzeba z tym uważać. Jak pisze na przykład Adam Węgłowski w książce Żywe trupy, żywe ciało, od którego oddzielono duszę, może być przejęte niczym puste naczynie przez czarownika. No i tak właśnie pojawia się temat zombie.
Zombie wcale nie było obecne tylko w Afryce i w Ameryce. Pochodzenie słowa wodu, czyli wudu, próbowano kiedyś wiązać ze średniowiecznymi chrześcijańskimi heretykami, czyli po francusku voodoo. Być może jest w tym krztyna prawdy. Francuzom wyczyny niewolników przypominały heretyckie praktyki. Jednocześnie karaibscy czarownicy sami bardzo podobnie nazywają swoją działalność. Określenie było łatwe do zapamiętania przez obie strony, jednak francuski wkład w powstanie fenomenu zombie jest znacznie większy. W 1697 roku skazany na zesłanie na Gwadelupę, Francuz Pierre Blaisbois wydał drukiem książkę Zombies Grand Peru, czyli Hrabina de Cocan. Książka jest fatalna i dziś nikt już o niej nie pamięta, jednakże w dziele pojawia się po raz pierwszy w historii literatury słowo zombie. W atmosferze promieniującej ze Francji dekadencji w umysłach czarnoskórych mieszkańców Antylii wykluły się zombie, budzące grozę, ożywione trupy. Szczególnie na Haiti czarna magia Europejczyków w syntezie z przywiezionymi z Afryki wierzeniami ludności zniewolonej stworzyła potwory. Potwory, które wkrótce opanowały wytwórnie filmowe leżących tuż za morzem Stanów Zjednoczonych i których historia naprawdę jest dziwniejsza od fikcji. Białe zombie, czyli amerykański horror z 1932 roku. Film jest adaptacją opowieści pod tytułem Magiczna Wyspa, jak również jest to pierwszy film o zombie w historii. O czym opowiadam? Młoda para planuje ślub na haitańskiej plantacji pewnego człowieka, który ich zaprosił do siebie. Okazuje się, że owy człowiek zaczyna flirtować z Madeline, czyli przyszłą panną młodą. Beaumont, bo tak się nazywa, do pomocy nakłania tajemniczego czarownika. Madeline otrzymuje napój, który zamienia ją w zombie. Beaumontowi nie podoba się jednak to, że dziewczyna jako zombie zatraciła emocjonalność i pragnie przywrócić ją do poprzedniego stanu. Czyli zobaczcie, zupełnie inne podejście do tematyki zombie niż te, które znamy dziś. Noc żywych trupów. No, wspomnieć o zombie i nie wspomnieć o Nocy żywych trupów to jest grzech, ponieważ Noc żywych trupów to amerykański horror filmowy z 1968 roku, uważany za klasyk kina grozy, który tak naprawdę jako pierwszy przedstawił zombiaki w takiej formie, jakie znamy dziś. Film był przełomem zarówno dla kina grozy, jak i kina w ogóle. Wielu uważa, że film Romera zapoczątkował nowożytną epokę horroru, charakteryzującą się tym, iż tego typu kina zapewnia widzowi nie tylko rozrywkę na mocnym poziomie, ale znaleźć można w nim także elementy krytyki społeczeństwa i polityki. Romero w Nocy żywych trupów złamał wszelkie dotychczas znane kanony horroru, m.in. poprzez zakończenie, którego oczywiście wam tutaj nie zdradzę, oraz postaci, ponieważ główny bohater filmu jest czarnoskóry mężczyzna, co dotychczas nie miało miejsca. Jak na realia lat 60., film był także niezwykle krwawy i brutalny. Mimo wszystkich kontrowersji, niskobudżetowa produkcja spodobała się i do dziś powstają liczne jego kontynuacje i remake'i. W planach jest także prequel. Romero był także reżyserem Świtu i Dnia żywych trupów. Ciekawe jest to, że właśnie Romero wprowadził do kultury masowej postać zombie, którą znamy dzisiaj, nieumarły, powstający z grobu, aby pożywić się ludzkim mięsem. Wcześniej zombie było utożsamiane z tym haitańskim zombie, o którym opowiada film na przykład Białe zombie. Filmowa zombie tradycja nakazywała, aby taki zombiak był powolny, głupi, i no ogólnie był takim trochę chodzącym trupem. Z rozwiązań wypracowanych w obrębie zombie tradycji zrezygnował po latach Danny Boyle w filmie 28 dni później z 2002 roku. Jego film zapoczątkował zresztą model na odnawianie oblicza zombie, po które sięgnęli później twórcy Świtu żywych trupów czy na przykład World War Z. Ostatnie z wymienionych dzieł ukazywało ludzi zarażonych tajemniczą chorobą, przypominającą wściekliznę i poruszających się wbrew wyobrażeniom w szybkim tempie. Należy jednak zaznaczyć, że nie była to pierwsza produkcja, w której nieumarli potrafili biegać. Jako pierwszy nauczył biegać zombiaków Umberto Lenziego w 1980 roku w filmie Nightmare City. Także gdyby kiedyś wybuchła apokalipsa zombie, jeśli będą się poruszać powoli, to damy radę, a jak będą tak biegać, to sorry, możemy się pożegnać ze światem.
trudno. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. I zapraszam was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe oraz Światowa Historia. No i zachęcam was do zagrania w grę o zombiakach. Trzymajcie się. Cześć.